Cześć, mam na imię Michał i witam Was w kolejnym odcinku AEDU. Ta seria, właściwie to będzie kilka odcinków, będzie poświęcona aplikacji Swift Playground i samemu językowi Swift. Dzięki naszej serii dowiecie się, jak łatwo i szybko można się nauczyć tego języka, a każdy z kolejnych odcinków będzie poświęcony poszczególnym tematom w pierwszym bloku tematycznym, czyli Learn to Code 1. Pierwszym blokiem, który poznamy, pierwszym tematem, tak naprawdę, którym będziemy się zajmowali, to podstawowe komendy. Jest to pewnego rodzaju wprowadzenie do całego języka Swift i lekkie zapoznanie Was z tym, w jaki sposób funkcjonuje aplikacja, w jaki sposób będziemy się uczyli tego języka. Pierwsze zadanie, pierwszy temat, czyli issuing commands, dotyczy tak naprawdę kilku podstawowych elementów, kilku podstawowych poleceń. Takich poleceń jak move forward, czyli do przodu, oraz collect gem. Ponieważ w całym zadaniu i tak naprawdę we wszystkich zadaniach w aplikacji Swift Playground mamy do czynienia z naszym małym przyjacielem bytem, którego będziemy prowadzili przez kolejne lokacje. Każdą z tych lokacji możecie dowolnie obracać, powiększać, podglądać ją pod różnymi kątami, tak by lepiej ją zrozumieć, lepiej zrozumieć samo w sobie zadanie. Po lewej stronie ekranu znajduje się część, która się nazywa Tap to Enter Code, czyli miejsce, w którym będziemy wpisywali kod. Ale bez obawy nie będziecie musieli wpisywać całego kodu ręcznie, nie będziecie musieli wklepywać wszystkich poleceń, ponieważ na samym dole znajduje się pewnego rodzaju klawiatura z predefiniowanymi elementami kodu. I tak jak wspomniałem, na dole mamy kod Move Forward, czyli idź do przodu, oraz Collect Gem, czyli złap klejnot. I to będzie nasze pierwsze zadanie, czyli musimy złapać klejnot. Jeżeli zastanawiacie się, jakie jest zadanie w danym temacie, to zawsze na górze ekranu znajduje się taka, powiedziałbym, deska, na której pojawiają się informacje, ile na przykład gemów lub innych elementów musimy zdobyć w danym zadaniu. Pierwsze zadanie jest oczywiście banalnie proste. Musimy zrobić kilka kroków naprzód, dotrzeć do naszego klejnotu i go po prostu złapać. Tak jak mówiłem, na dole mamy polecenie move forward, czyli idź do przodu, oraz collect gem. Daję Wam teraz chwilę na to, by odpowiednio użyć tych poleceń, by dotrzeć do tego gemu i zaraz podam Wam rozwiązanie. Rozwiązanie oczywiście jest banalnie proste. Wystarczy tylko trzykrotnie wpisać polecenie move forward i uderzyć collect gem, żeby złapać klejnot na samym końcu. I teraz naciskamy po prostu przycisk Run My Code. Ten przycisk zawsze wyzwoli wasz kod, a w momencie, kiedy zagubicie się, nie będziecie wiedzieli, w którym miejscu jesteście, Run My Code pozwoli wam także wrócić zawsze na początek danej lokacji. Dodatkowo obok tego przycisku, po jego lewej stronie, znajduje się przycisk, który umożliwia wam zmianę szybkości poruszania się bajta. Możecie go przyspieszyć, ale możecie go także spowolnić. I to spowolnienie, które się nazywa w tym przypadku Step Through My Code, pozwala Wam na śledzenie każdego z ruchów bajta oraz każdego z elementów kodu, ponieważ każdy krok bajta jest podkreślony w kodzie taką specjalną strzałeczką. To się przydaje szczególnie wtedy, gdy w bardziej zaawansowanych poziomach, bardziej zaawansowanych zadaniach pogubicie się. Stworzycie dosyć długi kod, który będzie wymagał analizy i sprawi to, że gdzieś wam po prostu ucieknie jakiś jeden element. OK, przechodzimy teraz dalej do kolejnego polecenia. W tym przypadku, podobnie jak w pierwszym zadaniu, mamy do czynienia z naszym oczywiście bajtem, ale pojawiła się nowa komenda. Tą komendą jest turn left, czyli skręcanie w lewo. I teraz zostawiam Was na chwilę samych. Spróbujcie dotrzeć do klejnotu i go zdobyć. OK, jeżeli Wam się udało, super. Jeżeli potrzebujecie pomocy, to już pokazuję Wam rozwiązanie. Oczywiście musimy wykonać dwa kroki do przodu, skręcić w lewo. I ten skręt jest tylko obróceniem się bajta w lewą stronę, a nie pełnym krokiem. Następnie mamy dwa kroki do przodu i collect gem, czyli złap nasz klejnot. Wykonujemy zadanie i przechodzimy dalej.
W trzecim zadaniu pojawiło się coś nowego. Jest to nowy element naszego celu, czyli switch. Switch jest pewnego rodzaju przyciskiem, który może przyjmować dwie wartości. Może być otwarty lub zamknięty. I za pomocą tych dwóch wartości właśnie będziemy wykonywali nasze zadanie. Najczęściej naszym zadaniem jest naciśnięcie tego przycisku i jego aktywowanie. On się wtedy podświetli, ale żeby to zrobić, trzeba użyć oczywiście odpowiedniej komendy. W tym przypadku mamy komendę toggle switch, komendę, która aktywuje ten przycisk. Ponowne naciśnięcie na tym samym przycisku komendy toggle switch spowoduje jego dezaktywację, co jest bardzo ważne w kolejnych zadaniach. I teraz waszym zadaniem jest przejście całej lokacji, zdobycie pierwszego klejnotu oraz naciśnięcie przycisku. Spróbujcie wykonać to zadanie, a za chwilę pokażę wam rozwiązanie. Ok, rozwiązanie na razie jest dosyć proste. Musimy wykonać dwa kroki do przodu, następnie obrócić się w lewo, krok do przodu i tu łapiemy nasz klejnot. Nie zapominajcie o tym, bo to częsty błąd. Następnie kolejny krok do przodu, obrót w lewo, oczywiście dwa kroki do przodu i toggle switch, który aktywuje nasz przycisk, dzięki któremu wykonamy nasze zadanie. W czwartym zadaniu pojawia nam się coś nowego. Pojawiają nam się portale. Portale służą temu, by przećwiczyć waszą spostrzegawczość, też waszą wyobraźnię przestrzenną, ponieważ musicie wyobrazić sobie, jak bajt będzie się teleportował, tak? Bo te portale przenoszą bajta z miejsca na miejsce. I to, co jest ważne, w momencie, kiedy wchodzicie na ten portal i na przykład stoicie, że tak powiem, twarzą do jakiegoś elementu, to zostaniecie przeniesieni w tej samej pozycji. Bajt się w żaden sposób nie obraca, co jest ważne w przypadku kodu. W tym zadaniu, podobnie jak w zadaniu trzecim, mamy do zdobycia jeden klejnot i do naciśnięcia jeden switch, ale w odwrotnej kolejności. Całość zadania opiera się na tych samych elementach kodu, dlatego dam wam teraz chwilę na waszą próbę. Spróbujcie przejść przez cały ten poziom, zdobywając jeden klejnot i naciskając jeden switch. Ok, jeżeli macie już, to super. Gratuluję wszystkim, którym udało się rozwiązać to zadanie. A ja oczywiście zaprezentuję rozwiązanie tego zadania. Jest, tak jak mówiłem, ono dosyć proste, ponieważ opiera się na tych samych elementach i musimy po prostu zrobić na początku trzy kroki do przodu, obrócić się w lewo, dwa kroki do przodu i znajdujemy się na naszym polu, gdzie jest switch. Naciskamy switch i krok do przodu. I tu teleporter przenosi nas na drugą część naszej lokacji i jak zobaczycie, bajt będzie obrócony twarzą do urwiska. Jeżeli ten kod jest za długi i nie jesteście w stanie sobie wyobrazić to, jak bajt się będzie poruszał, możecie dla każdego z elementów kodu uruchamiać ten kod po kilku wierszach poleceń. Wtedy bajt będzie przechodził za każdym razem po naciśnięciu Run My Code od początku ten cały kod, ale będziecie mogli dodawać kolejne jego elementy, co ułatwi sprawę w przypadku bardziej rozbudowanych lokacji. Ok, jeszcze krok do przodu, obrót w lewo, dwa kroki do przodu i oczywiście łapiemy klejnot na samym końcu. Ja, żeby już nie czekać na bajta, przyspieszę go. Ok, udało się, świetnie. I przechodzimy do kolejnego zadania z tego bloku tematycznego. Trochę innego, ponieważ mamy już w naszym piątym zadaniu gotowy kod. Tylko w tym zadaniu oczywiście jest pewien haczyk. Jest to zadanie, które dotyczy naprawy i odszukiwania i naprawy błędów i to będzie waszym zadaniem. W tym kodzie znajduje się gdzieś błąd i musicie go naprawić. Możecie to zrobić poprzez po prostu analizę kodu, zobaczyć, co tu jest nie tak. Albo oczywiście możecie uruchomić ten kod i zobaczyć, co bajt zrobi złego. Kod możecie naprawić oczywiście kasując go całkowicie i zaczynając od nowa, ale nie o to w tym chodzi. Zadanie polega na tym, by tak przesunąć poszczególne wiersze kodu, aby go po pierwsze naprawić i bajt oczywiście, aby dotarł do celu. Spróbujcie przeanalizować ten kod, a ja wam dam teraz chwilę na poprawienie go i wytłumaczę za chwilę, jak to w łatwy sposób zrobić bez kasowania kodu.
Jeżeli Wam się udało, to oczywiście super. I ciekawe, jaką też metodę wybraliście. Ja zawsze wybieram tą najłatwiejszą, czyli po prostu przesuwanie wierszy kodu. Ale jak to zrobić? Wystarczy tapnąć w dany element kodu. On podświetla się na niebiesko i możemy przesuwać go góra-dół. I w tym przypadku mieliśmy źle ustawione jedno polecenie move forward, czyli byte musi dwukrotnie iść do przodu, obrócić się w lewo, zrobić krok do przodu, złapać klejnot, kolejny krok do przodu i nacisnąć w przycisk. Tak, przechodzimy przez całe zadanie, łapiemy klejnot i naciskamy przycisk. Zadanie rozwiązane, błędy naprawione, przechodzimy do kolejnego zadania z tego bloku. Podobnie jak w poprzednim, mamy teraz dostępny dłuższy kod i musicie go po prostu poprawić. Czyli musimy wykonać dosłownie to samo zadanie, tylko po prostu już z dłuższym elementem. Odszukajcie błędy i poprawcie kod. Możecie wykonać to na dwa sposoby, czyli kasując dostępny kod i zaczynając od nowa, ale pamiętajcie, gdy zaczniecie tworzyć aplikację i będzie ona już naprawdę potężna i będzie zawierała bardzo dużo elementów kodu, to kasowanie całych bloków kodu, które są błędne, no nie będzie zbyt dobrym rozwiązaniem. Zdecydowanie łatwiej i szybciej jest odnaleźć tylko ten jeden wiersz, który jest błędny i go naprawić. Daję Wam teraz chwilę na to, byście spływali swoich sił i zaraz pokażę Wam rozwiązanie. Ok, zobaczmy. Cała lokacja wygląda dosyć prosto. Mamy teleporter, mamy switcha i mamy klejnot. Co to się takiego wydarzyło? Błędne jest oczywiście to, żeby byte zrobił na początku trzy kroki do przodu, ponieważ switch, który jest przed nim, jest już aktywowany. A jak zobaczycie na nasz cel, mamy mieć dwa aktywowane switche. Dlatego ja tu przemieszczę polecenie turn left tuż po pierwszym move forward, tak by byte mógł przejść i skręcić w lewo do pierwszego switcha. I to powinno rozwiązać już całe zadanie. A nie, przepraszam, na samym końcu mamy jeszcze zamienione polecenia collect gem i move forward. Dlatego ja też przesunę oczywiście w prawidłowe miejsce, tak by collect gem znajdowało się na samym końcu. I teraz byte'owi udało się. Świetnie. I ostatnie zadanie w tym bloku. Jest to zadanie, które dotyczy optymalizacji kodu. W przypadku tworzenia aplikacji, tworzenia kodu, który ma coś wykonywać, warto, żeby zapamiętać to, by był on możliwie najkrótszy. Starajcie się stosować rozwiązania, które go maksymalnie skrócą. To pomoże po pierwsze działać sprawniej tej aplikacji, a po drugie nie będzie obciążało tak bardzo urządzenia. I w tym przypadku macie dowolność twórczą, ale powinniście stworzyć możliwie najkrótszy kod. Spróbujcie stworzyć jak najkrótszy kod, który wykona to zadanie, które pomoże byte'owi zdobyć cel, jakim jest zdobycie jednego klejnotu i naciśnięcie jednego przycisku. A ja zapraszam Was na kolejne odcinki. Na dole znajdziecie całą serię. Kolejny blok będzie poświęcony funkcjom i tam dowiecie się nowych rzeczy i poznacie nowe elementy kodu. Dziękuję Wam i zapraszam Was do kolejnych odcinków.